Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie. Ostatni nowy update do Fazmo przyniósł również jakieś zmiany, jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie, czyli pogadamy dziś o pieniądzach, a w zasadzie zweryfikujemy, jak wygląda sprawa pieniędzy. Pójdę na Nightmare Mode, spróbuję zrobić Perfect Game, nie wiem czy mi się to uda, może mi się nie udać w pełni. I zobaczymy, ile tak naprawdę pieniędzy jesteśmy w stanie wyciągnąć ze zwykłej małej mapy na Nightmare Mode przy potencjalnej grze idealnej, czyli z wszystkimi zdjęciami, przede wszystkim na trzy gwiazdki, bo to jest zawarte w tych obowiązkowych ramach, które musimy wypełnić, aby je ten bonus zainkasować w pełnej okazałości. Zobaczymy, jak to wygląda. Wydajcie łapki w górę, a ja przenoszę się na Willowa. Tam już czeka na mnie ktoś, jakiś osobnik. Zapraszam. Tak więc jesteśmy. Willow, Nightmare Mode. David Brown. Mikrofon paraboliczny, zdjęcie ducha. Krucyfiks, czyli zdjęcie ducha. I tak zrobić musimy. Czy mnie dobrze słychać? Chyba mnie dobrze słychać. Głos troszeczkę mi wraca, więc nie jest źle. Nie ma tragedii. Obstawiam, że jest mgła. Tak jest, bo widać, że ta mgła przechodzi przez ściany tutaj trochę. Fajnie jest zrobiona. Podoba mi się. Szczególnie jak się dobrze, sobie dobrze ustawienia poustawia się. No robią wrażenie te zmiany graficzne moim zdaniem. Szczególnie, no tak jak już mówiłem, te wszystkie odbicia są o wiele lepsze. Ale dobra. Nie przedłużajmy. Przedłużajmy. Ej, czym? Czym ja się pytam? Nie zrobię drugiego, bo nie wiem, czy to fingery. A nie możemy zdjęcia skopać. To nie znaczy, że go nie skopiemy. To nie jest niestety jednoznaczne. Bo może się tak zdarzyć. Mamy tu hiding spot. Trochę risky, bo blisko któregoś z pokoju ducha. Nie wiem, czym on rzucił na początku. Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj coś było. Co mamy na nie swoim miejscu? Co to jest za czarna polewka? Ciężko. Aha! Banek, dobra. Czajnik, przepraszam. Dobra. Co my potrzebujemy? Przede wszystkim kość. Fajnie, jakbyśmy mieli summoning circle. To by było. To byłby sztos. Krótko mówiąc. Ale jak znam siebie i swoje szczęście. Wiecie, co będzie w tej szafie. O, nie. Nie ma voodoo doll. Czymś znowu rzucił. Chyba. Albo i nie. Music Boxa też nie ma. No dobra, to chyba wiemy. Co puknąłeś? Ej, no bez jaj. Tam. Tu puka. Dobra, to robimy to w ten sposób. Zdążyłem? No way, you bitch. Nienawidzę cię. Dobra. Nie mamy wyjścia. Po 4 minutach mogę się to zresetować. Gorzej jakby taka sytuacja wydarzyła się po 20. Zdenerwowałbym się. Jeszcze raz Willow.
Nightmare. Mogłem nie ryzykować. Ale to nie ryzykuję. Teraz pełna koncentracja. 100% focus. Nowo wybudowany dom na ustalonym terenie. Co to ma oznaczać? Teraz nie ma mgły na moje. Deszcz pada. No właśnie. Zbugowany jest ten obraz tutaj. Co mamy? Kadzidło. Parabolik. Ucieczka podczas porowania. Podejście numer 2. Russell Taylor. I ten deszcz też wygląda zupełnie inaczej, co nie? Wygląda jak deszcz. Troszeczkę brakuje mi jeszcze tego, żeby faktycznie na ziemi ten deszcz, nie wiem, żeby był jakiś chociaż imitacja kałuży. Takiej powłoki wodnej po prostu. To żeby było OP, bo tak to ten deszcz. Dobra, nie czepiajmy się. Let's go again. Hiding spot tutaj. Zrzucił coś. No już. Coś zrzucił. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Nie wiem jak. Tu nie. Tu chyba nie. Tu? Czy może na dole? Kość. Nice. Tutaj coś chyba. Chyba nie. Lustra brak. Dobra, korki. Oj. Jak mam to? Dobra, wiem jak mogę to. Jak mogę to podnieść? Nie mogę. Żeby było trzygwiazdkowe. Kombinacje alpejskie. Ej, freezing? Co to było? Mocny rzut jakiś, ale czym? Jakiś turbo. No dobra, to jakiś rzucający duch. Jakiś nadpo... Dobra, mamy summoning circle. Perfect. Perfect. Cyk. Cyk. Czego ja tu szukam? Niczego. Kość mamy? Summoning... Dobra. Jesteśmy w dobrym układzie. W takim razie. Tu rzucił to jeszcze. A skąd to zrzucił? Dobra. Zostawmy. Jest dobrze, chyba. 3, 3, 3, 3 i duch na 3. GG. Dobra, na razie nie zrobił mi za dużo sanity. Co my tu mamy? Dobra, odpuśćmy sobie to na razie. Weźmy sobie Spirit Boxa, weźmy sobie książkę. Spirit Boxa na razie nie, weźmy to, to. I to. Pardon. Jeszcze mnie gdzieś tam po gardle smyra. Orbów brak.
Cholera, że ja nie wziąłem tej fałki. Ja nie wiem, czy tu nie miałem freezingu za którymś razem. Taki miałem. Tak mi się wydawało. Chyba, że on jest tutaj. Nie no, orgów nigdzie nie widać. Ale fajnie, że ta burza nie jest taka inwazyjna teraz. Tak ładnie brzmi. No dobra. Zobaczcie, ile IMF-ów i ani raz piątki nie było. Dobra. Ile? 4. Wiemy, że to nie oni. Rachel. Ale jest turbo aktywny. To nie oni. Orbów nie widać. Zerkniemy sobie jeszcze przez kamery. Orbów nie ma. Ej, włączył światło, tak? W tym momencie. Czyli to nie mara. Jajca. Dobra, bierzemy szybko ufałeczkę. Weźmiemy Spirit Boxa. Wezmę sobie też to. Znowu prysznic. Jest odcisk? Jest. Kurde, nie widzę. No jest tu odcisk. Fingery są. Ten doc mi chyba przeszkadza, co? Where are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Are you friendly? Nie. No jest fingerprint. Absolutnie nie zrobię mu zdjęcia, nie ma takiej opcji. Jak zacznę robić, to zaraz zniknie. Ja pierniczę. Ej, chwila. Ej, what the fuck? Dotknął drzwi. A fingerów nie ma. Tu są teraz. I rzucił czymś. Zaliczyło jako odciski. Czym rzucił? Boże święty. Brudna woda. To może być polter nadal. Książka nie jest zapisana. To musi być polter. To nie ma innej nawet opcji. Czym ty tu jeszcze rzucałeś? Jak on zrobi to zaraz rozjebundę, to ta brudna woda będzie w całej łazience. No dobra. Interakcja. Mamy full zdjęć. Generalnie. Polter ma Spirit Boxa i ma pismo, prawda? A on tego pisma nie zapisał, czy mi się wydaje?
Nie zapisał. Okej, okay, zostaw te drzwi. Sprawdźmy. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you pizza? Are you French? Where are you? No chyba nie, no. Ej, korki wywalił? Tak. Korki wywalił, czyli to nie Jean. A to mógł być jeszcze Jean. Oj. Jean to nie Phantom, prawda? Bo... tak, to nie Phantom. To nie Hantu. Co to może być? Banshee. Demon. Demon chyba też, nie? Może Gorio. Hipotetycznie. Dobra, idźmy po smadza. Musimy zrobić objective. Co jeszcze musimy zrobić? Co tam było? Krót? Może krót? Był? Nie wiem. Kadzidło. Ucieczka podczas polowania i parabolik. Czemu mam tylko dwa kadzidła? Sprawdźmy tego Dotsa jeszcze raz, bo... coś mi mówi. Że to może być pułapka. Macz się przyda, parabolik się przyda. Generalnie mam tylko dwa smadże, więc za wiele z nimi nie zdziałam. Szybko poszło. Znowu. Dobra, jest tu, więc smażujemy go. Bo i tak mamy taki objective. Niełatwo, niełatwo, powiem szczerze. Dobra, zgasimy sobie to. Generalnie nie rozpier... nie rozpierniczył tego wszystkiego. Holender. No ciekawie. Ucieczka podczas polowania. Dobra, zanieśmy sobie tam krótce. No, chyba, że to jest... no nie mimik. Może to jest obakę taki aktywny? O, ten musi być. Freezing sprawdzimy? Nie ma. Smaża potrzebuje. Coś tu rzuca. Mordziachno. Weź ty się opanuj. Może to jest opak.
Tu ma być. Ej, no dotknął drzwi. I są fingery. Dobra. A cię... Coś się dzieje z tymi fingerami? Nie rozumiem. Coś potrafi wyjaśnić? Zjadł kruca. Pakruce? Pak. Dobra, nie jest wesoło. Chyba będzie się zaraz denerwował na mnie. Pięć i pięć było. Zjadł całego. Śmieszne, że jak zwykle nie ma drugiego ewidensa. Co ty tu robiłeś? Kurde, muszę sprawdzić te fingery. To jak mam je sprawdzać? Co to się dzieje? What the fuck is this? Czy co? Pozamykam te drzwi. Jak je otworzę, to będzie wiadomo. I tak muszę mu uciec, tylko... Szkoda mi smaża trochę, bo jeszcze... Spróbujemy go nie wykorzystać. O, fuck, on jest tutaj. To będzie ciężko. Teraz to kompletnie zwariował. Ale w sumie... Myślę, że na tej podstawie można Gorio trochę wykluczyć. Myślę. Tu nie mam jakiegoś hiding spota? Przypadkiem? Nie mam. I tak. Ciężary. Odciski są za każdym razem. Ani razu sześciu paluszków nie widzieliśmy. Ciąga mnie w swoją grę. Pięć chyba, nie? Pięć. You bitch. Dwa razy. Sobie. O nie, on stąd może zahantować. Skubaniec. Teraz sobie wędrówki urządzę. Ale nie rozdupcył tego. Powiem wam, że coraz ciężej te duchy się... duchy rozróżnić.
Logika podpowiada Pultera, ale nie było ani Spiritboxa. Gira! No. Widział mnie. Powinno zaliczyć. Hipotetycznie. Nie ma Eiling. Głośne kroki ma. No nic, postawimy tego Poltera, nie będziemy się tu chyba... Coś jest zbugowane ewidentnie. Jak ładnie, tego jeszcze nie widziałem. Cicho, tu jeszcze są. 2, 4, 5. No, już myślałem. Już chciałem rzucać oskarżenie. W sumie nie spojrzałem, czy zaliczyło nam ten objective. Zaliczyło! Easy. No raczej nie jest to obakę, no. Demon? Też nie. Nie wydaje mi się. Ciężki, ciężki temat. Pokaż mi te odciski raz jeszcze. Tu są. Nie podoba mi się to, jak są zrobione odciski, szczerze powiem. Będę krytyczny. Again. 5, a tu? Tu gdzieś są, tu nie dotknął. Tu też nie dotknął. No nic. Trochę. Ty błędo. I hand od razu będzie. Już czuję. Hello. Hello, ghost. Kill me. Hello. Hello. Czy on mnie nie widzi? Jokaj. Hello. Dobra, drzwi otworzył. Chyba. Drugi raz złapał. Powiem tak, jeżeli to nie jest poltergeist. I EMF. Ale nie 5, chyba. Te dotknął na pewno. Coś tu jest. Ej. 2, 4, 5. Co ty tu robisz? Nie zapisał. Idę stąd. Uwagę wykreślam, no Gorio, Banshee, no nie wiem, nic nie wskazuje na nic, znaczy Polter, no jedynie, rozsądek. Tylko ciekawe, jaki jest ten drugi evidence, to mnie ciekawi. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Jeszcze zerknę te nocy. Też ja nie wiem, czy... No jeżeli to Gorio, to powinien tam być. Bo niby nie miał zmieniać ghost roomów.
ale nie widzę. I to jest jedyne, co zostało. Spirit Boxa nie było, IMF przecież tyle razy sprawdzany. Nie było. Ej, dot jest. Węż i Gorio. No to pójdziemy w Gorio. W takim wypadku. Chyba. Przecież też. Też tak naprawdę. Krzyk Banshee, tak? Nie będziemy tego sprawdzać już przez... Ojej, wyłączyłem was przez przypadek, przepraszam. No trudno. Zaryzykuję z Gorio. Nie przypominam sobie, że śpiewał podczas tych ghost eventów w sumie. Ale plot twist straszny. Tak rzucał mocno Gorio? Ani Bench, ani Gorio nie pasuje. Udało się. Walka zakończona sukcesem. Dowód kości. Bonus perfekcyjnego dochodzenia. 35, 30, 25, 35. Czyli jakby suma tego wszystkiego, dostajemy 355. Czyli praktycznie tyle, ile dostawaliśmy wcześniej kiedyś. 355 dostawaliśmy na Nightmare Mode Perfect Game na mojej mapie. Przy trzech zdjęciach, przy wszystkich zdjęciach na trzy gwiazdki i przy zdjęciu ducha na trzy gwiazdki. Myślę, że to się tu w tym zawiera. No nic. Nie ma tragedii, ale nie ma też szału. Myślę, że dużo więcej można zarobić na dużej mapie, bo na dużych mapach za ducha mamy 30 albo nawet 50, więc ten bonus na pewno będzie większy, przelicznik będzie większy, więc możemy tu zarobić no sporo więcej, jak nie dwa razy tyle. Spokojnie, myślę, 600-700 dolarów to na lajcie. Możemy kiedyś to sprawdzić. Też sprawdzimy na pewno, jak to wygląda teraz na przykład na tym na DBD. Już zapomniałem, jak to się robiło. Aha, niestandardowe 2, niestandardowe 1, to chyba było to moje do zarabiania. Początkowa psychika 0, chyba możliwe, że to i ile wtedy zarobimy. Czy faktycznie znerfili tak mocno te wypłaty na custom difficulty. Starczy tego dobrego na dziś, moi drodzy. Dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Udało się, chociaż nie było łatwo. Nie no dostaliśmy drugi Evil. No może trochę cierpliwości brakło wcześniej tym docem, ale chociaż no, patrzyłem w tym w sumie samochodzie długo dosyć. Anyway. Łapeczki w górę, to jest to, co proszę. Piszcie w komentarzach, czy wiedzieliście, że to Gorio, bo ja nie, szczerze powiedziawszy. I cóż, słyszymy się w następnym nagraniu, być może w środę, czyli jutro, bądź w czwartek, czyli pojutrze. Będzie stream na Twitchu, śledźcie Discorda, będę informował. Trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia.